Szczęść Boże, Ekscelencjo, drogi księże rektorze, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję za to zaproszenie tutaj do Legnicy, do seminarium. I cieszę się, że mogę podjąć ten temat Duchowa i społeczna droga do wolności według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Może najpierw o bohaterze tej prelekcji powiem to, że jest to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale również, jak mówił Zagłoba, znaj proporcję, o czym panie. No jest to świadomość odpowiedzialności, że ja będę mówił o kimś, kto odegrał tak wielką rolę i odgrywa w dalszym ciągu w dziejach Polski. Miałem okazję wielokrotnie słuchać księdza prymasa, bo jak już tak jesteśmy we wspomnieniach, to od najmłodszych lat imponowali mi ludzie, którzy posiadają osobowość i potrafią pięknie po polsku mówić. I jeszcze jak mieszkałem na Grochowie w Warszawie, to na placu Szembeka był kościół, do którego chodziłem na religię, ale tam właśnie proboszczem był ksiądz Sztuka, który przyjaźnił się z prymasem. I stąd ksiądz prymas dosyć często odwiedzał ten kościół, miał kazania. I wtedy go słuchałem. A potem oczywiście już w innych miejscach, takich jak Kościół Świętego czy Katedra Świętego Jana. No i fenomenalne wystąpienia na inaugurację roku akademickiego na Kulu, kiedy zbierali się ambasadorowie różnych państw, ale również władze. Czasami był minister Konkol i można było ten odpowiedzialny za minister wyznań, czyli minister do walki z Kościołem, jak ksiądz prymas elegancko rozprowadzał i rozładowywał całą sytuację. A więc są to takie doświadczenia, o jakich mówi Platon. Jak czytamy Protagorasa, to zaczyna się od tego, słyszałeś, przyjechał, czy już byłeś, czy go widziałeś. To nie wystarczy tylko, że znamy opinię czyjąś na jakiś temat, ale że osobiście możemy zobaczyć, posłuchać. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy księdza prymasa można było osobiście i zobaczyć, i posłuchać, gdzie liczyło się wszystko, nawet każdy gest, każdy krok, bo pamiętajmy, że wtedy jeszcze funkcjonowały ambony, a więc ksiądz prymas wolno zbliżał się do schodów, wkraczał, stawał na ambonie, obejmował wszystkich i mówił: umiłowane dzieci Boże. I już komuna pękała. A on był świadom, mówił: nie mamy nic, mamy tylko ambony i listy duszpasterskie. Ale boją się nas. I ten człowiek analizował stan, w jakim znajduje się nasze państwo, nasz naród, nasze sumienie, dzień po dniu, godzina po godzinie. I dawał temu wyraz. Tysiące homilii. Tysiące. Niewyobrażalnie. Jego myśli, serce były cały czas, trzymały za puls to, co się dzieje z nami, jak mamy się bronić i co nam zagraża. I dzisiaj, kiedy mamy swoisty powrót, jakąś formę neokomuny, gdy zagłębiamy się znowu w jego homilię, to widzimy, że to wszystko było. I to wszystko wraca i będzie się rozrastać. Dlatego mówiłem, że jego rola się nie skończyła. I że określanie przez błogosławionego Jana Pawła II prymasa mianem prymasa tysiąclecia, kto wie, czy to nie dotyczy tego właśnie również tysiąclecia. Temat, jaki podejmuję, to duchowa i społeczna droga do wolności. A więc mamy najpierw do
określenia i do wyjaśnienia to kluczowe słowo, jakim jest wolność. Otóż najpierw trzeba uświadomić sobie, co to jest wolność, jakie są podstawowe koncepcje wolności, zarówno gdy chodzi o podmiot wolności, czyli to, kto jest wolny, jak również przedmiot wolności, do czego wolność się odnosi. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to mamy przynajmniej cztery takie znaczenia. Pierwsze to jest znaczenie najbardziej popularne, kiedy wolność to jest zachcianka. To jest zachcianka. Chce mi się, albo mi się nie chce. I tak można, tak próbując odnaleźć jakieś korzenie filozoficzne, powiemy, że to jest wolność w sensie liberalistycznym. Ale to jest ta wolność taka potoczna. Chce mi się, albo mi się nie chce. Jak mówiła Telemena, podoba, nie podoba, a to mi rzecz ważna. Czyli jest to coś, co każdy z nas może doświadczyć. Jest też inne potoczne podejście do wolności, że wolność to jest wynik jakiegoś przypadku, stajemy się na los. Co będzie, to będzie. Możemy tak, możemy inaczej, różnie może być. Potem pojawia się już koncepcja bardziej taka wyrafinowana, którą promowali marksiści, bo z jednej strony mowa była o demokracji i wolności, ale wiadomo, że realnie tego nie było. A więc mówiono wtedy tak, że wolność to jest uświadomiona konieczność. To jest wolność. Czyli widzimy wyraźnie, że mamy już do czynienia z koncepcją ideologiczną. I wreszcie to, co jest w tradycji zachodniej i co trzeba mocno wyeksponować, bo to jest właśnie ta tradycja grecko-rzymsko-chrześcijańska, w której poruszał się ksiądz Prymas. Wolność jest to samostanowienie. Kiedy człowiek decyduje, a decyzja jest złożonym procesem. Samostanowienie. Ja stanowię o sobie, co wybiorę, co odrzucę, w jakim kierunku będę iść. I ten proces samostanowienia wymaga potężnej pracy nad uczuciami, nad wyobraźnią, nad wolą i nad intelektem, żeby o sobie stanowić. Do takiej wolności człowiek dojrzewa. My nie przychodzimy na świat zdolni do samostanowienia. Dziecko, jak przyjdzie na świat, się urodzi, to cóż ono o sobie może stanowić? To rodzice stanowią o dziecku, bo dziecko nie ma jeszcze rozeznania. Może tylko wyrażać właśnie pragnienie, że chce pić, albo siusiu chce i to wszystko. Ale to, żeby już znaleźć się w procesie decyzyjnym, to wymaga wielu lat i współpracy wielu środowisk. To jest właśnie ten kontekst społeczny. Rodzina z matką na czele. Następnie to środowisko bliższe lub dalsze, społeczne, a więc również naród, ale także sąsiedzi. Jak teraz byłem na tych naszych terenach, na Nowogródczyźnie, jeszcze żyją sąsiedzi, którzy znali moich dziadków przed wojną, to podkreślają, że to życie, ich życie w tych zaściankach charakteryzowało przede wszystkim taka serdeczność ludzka. Mówi, dobrzy ludzie tu mieszkali. To im zostaje, nie zawistni, nie mściwi, nie złośliwi, nie egoiści, ale dobrzy ludzie mieszkali. Jakie to jest ważne dla człowieka, jeżeli właśnie wzrasta wśród takich ludzi. Nie wśród abstrakcyjnego społeczeństwa, tylko tych konkretnych sąsiadów, których zna się po imieniu, z nazwiska i pamięta się to, co dobre. Mamy oczywiście większe środowisko w kategorii historycznej, jak naród, kulturowej i kategorii religijnej, jak Kościół. Te wszystkie środowiska mają wpływ na formację człowieka, który dochodzi do stanu właśnie umiejętności decydowania, podjęcia decyzji. Drugi aspekt, który musimy wyróżnić, to jest też ważne, to jest odpowiedź na pytanie, ku czemu wolność jest
zwrócona, bo nie chodzi o abstrakcyjną tylko wolność, ale właśnie o wolność do czegoś lub od czegoś. To jest ważna, ta różnica, wolność do i wolność od. I tu zobaczmy od razu, jak polaryzują się trzy stanowiska. W stanowisku, które dzisiaj dominuje pod wpływem ideologii liberalnej, to jest wolność jest sama w sobie wartością. Wszystko jedno, co ja wybiorę, czy dobro, czy zło, ważne, że jestem wolny. Drugie stanowisko, i to się może wydać dziwne, ale to jest stanowisko, które w tej chwili konkretyzuje się poprzez ideologię politycznej poprawności i tej nowej lewicy. Jesteś wolny do zła, dobra ci nie wolna. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje w sferze życia moralnego czy rodzinnego. Wolno ci być homoseksualistą, ale normalnie małżeństwo, które by składało się z męża i z żony, to jest coś złego. Tego ci nie wolno. Do tego oni dojdą. To jest właśnie ta nowa lewica, która idzie w kierunku diabolicznego odwrócenia wartości. I trzecie stanowisko, właśnie to klasyczne. Wolność do dobra i wolność od zła. Mamy prawo, żeby być wolnymi do dobra i żeby być wolnymi od zła. A więc jak już polaryzują się te trzy stanowiska, które nam pozwalają na to, żeby zrozumieć, że poglądy księdza Prymasa oparte były właśnie na tej tradycji najzdrowszej, którą przejął Kościół katolicki, że człowiek posiada wolność ostatecznie od Pana Boga. Jest to jego przywilej, który posiada z natury i którego nie wolno człowiekowi odebrać. A więc ideałem, wzorem, do którego człowiek musi dążyć w trakcie swojego życia i na co składa się ten cały kontekst społeczny, jest człowiek zdolny do samostanowienia, dzięki któremu wybierze dobro i odrzuci zło. To się wydaje naturalne. Tak, dla nas naturalne, bo my jesteśmy wychowani w tej tradycji. Ale dla tych ideologii, które w tej chwili w ramach globalizmu opanowują świat, to jest właśnie główny wróg. I dlatego Kościół katolicki jest tak atakowany. To jest wróg, ponieważ chce, żeby człowiek był suwerennym podmiotem, który zdolny jest decydować w świetle prawidłowo rozpoznanego dobra i zła. Taki człowiek jest dzisiaj niepotrzebny. Potrzebny jest tuman, zdemoralizowany, dla którego jedynym światem jest telewizor. I wszędzie, w każdym pokoju, w ubikacji, w korytarzu, wszędzie plazmy sobie wiesza i się odmóżdża systematycznie. I w końcu już nawet nie wie, jaka będzie pogoda za godzinę, tylko musi włączyć program specjalny, gdzie mu pokażą taka pani albo taki pan i mu tłumaczą, tołkują mu. A on za godzinę i tak zapomina, było co innego niż mówili. A więc, proszę Państwa, tu jesteśmy na gruncie personalizmu. Człowiek jest osobą, a naród? Naród to jest społeczność złożona z osób. To nie jest jakiś superbyt, jakaś kategoria nadludzka. To jest właśnie społeczność złożona z osób, czyli ludzi, którzy żyją ze sobą razem we wspólnocie, ponieważ mają wspólne cele i chcą sobie nawzajem w dobru służyć. To jest kategoria narodu. A więc wolność nie jest celem samym w sobie. Wolność jest po to, żebyśmy prawidłowo mogli wybrać dobro i strzec się przed złem. To jest właśnie istota normalnie rozumianej wolności. Ale my z taką wolnością na świat nie przychodzimy. To jest ten długi proces wychowywania. Proces skomplikowany, dlatego że wokół czyhają środowiska, które chcą człowieka albo zdeprawować, albo
chcą go pozostawić w stanie niedorozwoju. I żeby było jeszcze lepiej, na co zwraca uwagę ksiądz prymas, jeszcze jesteśmy obciążeni skutkami grzechu pierworodnego. Jakby tego wszystkiego było mało. Czyli proszę Państwa, zwróćmy uwagę, od wewnątrz i na zewnątrz jest tyle zła, które może zablokować albo zniszczyć rozwój człowieka do samostanowienia. I właśnie tę inteligencję zła możemy poznać po tym, jak oni próbują wszystko to, co stanowi osłonę dla rozwoju człowieka, jak oni starają się to zniszczyć. Gdyby mogli, to by dzieci wyrywali z łon matek i zabierali do żłobków. Właśnie ta osłona, jaką stanowi matka, ona jest niszczona. I potem po kolei następne. Matka do biura, a dziecko do żłobka. Jak najwcześniej. Nieprawdopodobne. To wszystko, co miało stanowić tę osłonę w rozwoju człowieka, który trwa lata, według klasycznych obliczeń, dojrzałość psychiczną mężczyzna osiąga mając 35 lat dopiero. Tak późno. Czyli do tego czasu musi być chroniony. Nie to, że trzymany za rączkę. Ale żeby to mężczyzna, a nie dzieciu. Potem ma 50 lat i to jest chłopczyk. I on żyje tylko tym, samochody wymienia, tam kupuje jakieś wille z basenami. Bawi się zabawkami. Potrzebna jest ta osłona rozwoju, która trwa długo. A mądry to dopiero jak ma 50 lat ma szansę. Rzadko się zdarza. A więc chodzi o to, żeby sobie uświadomić realnie, o czym mówimy. O wolności to nie zachcianka. Wolność polega na tym, że ja potrafię rozpoznać prawdziwe dobro. To nie jest łatwe, bo od wewnątrz, to co mówi święty Paweł, widzimy lepsze rzeczy, a wybieramy gorsze. To są te skutki grzechu pierworodnego. No tak, ale na to nałożył się pelagianizm Rousseau, który mówił, że nie ma grzechu pierworodnego. Zostawmy w związku z tym dzieci, niech robią co chcą, bo chcą zawsze dobrze. I my jako katolicy funkcjonujemy w systemach edukacji, które są wyrazem pelagianizmu, czyli odrzucenia skutków grzechu pierworodnego. No to rodzice nie wychowują, nikt nie wychowuje. No i potem strach iść po ulicy, bo nie wiadomo, co ten człowiek zrobi. I nikt mu potem nic nie zrobi, bo sądy będą po stronie złoczyńców. Wszystko jest poodwracane. Dlatego papież Benedykt ciągle podkreślał, żeby katolicy byli inteligentni. Boże, zróbmy coś. Nie inteligencja, bo to oni jakoś, jak oni, zależy od tego, czego się uczą i od kogo. Ale katolicy, żeby byli inteligentni, czyli żeby rozumnie odczytywali prawdę o rzeczywistości. To już wtedy będzie sukces. Otóż i teraz pojawia się sylwetka prymasa. Sylwetka prymasa. W tym momencie warto zwrócić uwagę na niego jako no, Polaka. Jako Polaka, bo to jest ważne, dlatego że mówimy o człowieku, który potrafił nie tylko przetrwać, przecież to był jeszcze czas zaborów, zabór rosyjski, wojna pierwsza światowa, druga wojna światowa, komunizm. I on to potrafił przetrwać, zachowując określony pion moralny i ideowy, a następnie stanąć ponad narodem, żeby wytyczać kierunek naszych dziejów. Skąd taki człowiek się wziął? To jest pytanie. Skąd się wziął? Otóż to jest bardzo ważne, bo otóż ten XIX wiek i początek XX wieku, proszę Państwa, to jest wybuch kultury polskiej we wszystkich dziedzinach. Sztuka, nauka i religia. To było to środowisko w większości wypadków zubożałej szlachty.
to była ta biedna szlachta, której było bardzo dużo w Polsce i z którym carat nie wiedział, co zrobić. To nie była szlachta jako wyzyskiwacze. To byli rolnicy. Oni sami pracowali na własnym polu. Ale czym się wyróżniali? Wyróżniali się tym, że mieli poczucie odpowiedzialności za Polskę. Oni nie myśleli w kategoriach od miedzy do miedzy, tylko mieli poczucie odpowiedzialności za Polskę. I te enklawy, biedniutkie enklawy, zachowywały skarb, nasiona, które wrzucone w środowisko, gdzie można rozwinąć się, stawały się dębami. Julian Fałat, Ignacy Jan Paderewski i prymas Wyszyński. To była właśnie stara szlachta Herb Roch III, która to była szlachta bielsko-podlaska. My musimy, ten fenomen zginął, ale on stanowi trzon pana Tadeusza. To jest właśnie ta szlachta zaściankowa. To był skarbiec polskości. Niezmanierowany, niezdegenerowany, ale rozwinięty do pewnego poziomu. I ciekawe są wspomnienia, tak jak można wyłowić niektóre księdza prymasa. Mówił: wywodzę się z pnia rdzennego ziemi polskiej. Nie masz w moim skromnym rodzie ani jednego, który by sprzeniewierzył się Bogu i narodowi. W rodzie świadomość rodu, dziadów, pradziadów. Dziś zapytaj kogoś, jak babka miała na imię, to tego też nie wiedzą. Pamięć wymazują, już wczorajszy dzień się nie liczy. Mówi, jestem wnukiem rolnika. Tak, ci ludzie pracowali na roli, sami. Jestem, i to jest ważne, jestem wychowany na 24 obrazkach z historii Polski. Władysława Hanczyca. Pierwsze wydanie, 1863 rok. Kiedyś na Kulu znalazłem takie materiały w IPN-ie, bo oni spisywali to, co się działo, i ksiądz prymas miał wykład i właśnie wspominał o tych 24 obrazkach, co jest cudowna rzecz. Bo to młodego dzieciaka wprowadza w świat polskości obejmującej 1000 lat. Polski od strony politycznej, kulturowej i religijnej. I zapytał się w czasie przemówienia, czy wykładu, czy ktoś zna te obrazki, to jeden ksiądz podniósł, że tak. Cudowna rzecz. I czasami ludzie się pytają, to na czym mamy wychowywać nasze dzieci? Weźcie te obrazki, zobaczycie, co się dzieje. Jak ten człowieczek zacznie inaczej myśleć. Tylko wyłączcie telewizory, wyłączcie internety. Jak chcecie, żeby cudzy, obcy ludzie wam i nieżyczliwi kierowali duszami rodzin i dzieci, no to włączajcie, no to zobaczycie potem efekty. Bardzo szybko. A więc tu mamy ten niezwykły czas. Czas dojrzewania do polskości w różnych warunkach, na który składa się rodzina, miłość do ziemi. Ile razy ksiądz prymas mówił o miłości do ziemi ojczystej. Kiedy na przykład komentował tę wersję chłopów telewizyjną, która nie ma nic wspólnego z oryginałem, zwłaszcza gdy chodzi o tę więź z ziemią. On to wszystko śledził, to wszystko widział. Potem kultura polska i, co podkreślał ciągle, w domu ta wielka religijność. I człowiek młody, który się obraca, tak patrzy wokół siebie, na ścianach wiszą obrazy ilustrujące historię Polski, obrazy święte. Słyszy pacierze odmawiane głośno po polsku, piękną polszczyzną, a nie błogosławionaś ty. No co błogosławionaś ty? No tak się nie mówi. No tak się po prostu nie mówi. Wszystko trzeba dbać o każdy szczegół, żeby to było piękne. Żeby to było śliczne. Nie można modlić się byle jak. I kiedy człowiek wyrasta w takim klimacie, później, tak jak mi mówiono, siostra profesor Zdybicka mówiła mi, że on potrafił mieć
dziennie nawet 5 homilii i w żadnej się nie powtórzył i mówił, jak to mówią, z pamięci. Z głowy mówił, bo w głowie to się wszystko układało. A wyrastał w kulturze słowa polskiego. To potem się mówi, ta mowa jest mowna. To jest fenomen. Jak wiemy, to był czas, zaraz wojna, więc gimnazjum realne 2 lata w Warszawie, potem w Łomży, później seminarium, później na Kulu. W 1929 roku obronił doktorat i wyjechał, tak to było w zwyczaju, za granicę do Rzymu, do Mediolanu, do Niemiec, do Belgii, żeby poznać różne ośrodki akademickie. Otóż to właśnie powodowało, że prymas mógł odnaleźć siebie jako kapłan, służąc ludziom, a później przewodząc narodowi. I naród spontanicznie, kiedy się pojawiał, pamiętam, podjeżdżał pod katedrę, ludzie się rozstępowali i nagle takie krzyki były: Inter Rex. Co to znaczy? Król w okresie bezkrólewia to była tradycja Rzeczypospolitej. Dlaczego? Prymas był, bo ktoś musiał stać na czele państwa, jak król umarł, a nowego nie wybrano. Prymas był interreksem z tego tytułu, że był w tradycji pierwszej Rzeczypospolitej był marszałkiem senatu. Czyli był jako marszałek senatu był interreksem, a ponieważ marszałkiem senatu był prymas, więc prymas był interreksem. I on miał tego świadomość. I jak wiemy, tym momentem przełomowym, kiedy komuniści go nie zmogli, było internowanie. Wyszedł z tego nie tylko cało, ale z wizją działania Kościoła na przyszłość, łącznie z milenium. Jest świetny moment, kiedy on przypomina, jak... No to jest moment właśnie zdobycia, jak my to mówimy, u tych kacapów. Oni czekają na każdą słabość, na każdy błąd. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, a system się nie skończył. Na każdy błąd, na każdą słabość. I już mają człowieka. I jego nie złapali. I opowiadał, jak rozmawiał z jakimś partyjnym i ten mówi: no tak, w tej sytuacji Kościół ma 4 możliwości. Księże prymas się taka, 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 taka. A prymas tak patrzy na niego z góry i mówi: jeszcze jest 5. Jaka? Więzienie. Więzienie. Biskup katolicki może też pełnić swoją posługę w więzieniu. I tamten tak popatrzył i zamilkł. I to jest wolność. To jest człowiek wolny, którego niczym nie zastraszą, nie kupią i nie ogłupią. On lepiej znał marksizm, któremu poświęcił czas studiów przed wojną, niż komuniści. Dlatego on mógł z nimi spokojnie rozmawiać. Nie jak równy z równym, jak lepszy z nimi. Bo oni koniec końców to po prostu albo to były tumany, albo hochsztaplerzy intelektualni, którzy żerowali właśnie na tym, że za nimi stała władza, media i oczywiście kontrolowali już edukację i naukę. Dlatego trzeba te rzeczy znać, żeby nie dać sobą manipulować. Otóż właśnie kiedy ksiądz prymas mówił o wolności, to pokazywał równocześnie wolność, jaką ma każdy człowiek, i to jest podstawa wolności, bo suwerenem jest człowiek, i wolność narodu. To jest podstawowe prawo i człowieka, i narodu. Wolność. Dlatego podawał taki przykład. Ptak w klatce będzie się tłukł, pióra gubił, żeby wylecieć na wolność. A oni mówią, się pytają, czegoż ten ptak taki głupi tłucze tymi skrzydłami. Nie lepiej mu siedzieć w dostatku? Tak, ale on chce być wolny, a w klatce nie ma wolności. I to są przyrodzone prawa człowieka, które pochodzą ostatecznie od Stwórcy. W tym kontekście musimy sobie uświadomić, jaką rolę odgrywają po kolei te środowiska, w których człowiek dojrzewa do wolności, którą ma z natury,
ale którą musi wychowywać, żeby być autentycznie wolnym. Co to znaczy? W perspektywie skutków wyboru. Ja mogę powiedzieć, że wszystko jedno, co wybiorę. Nie, nie jest wszystko jedno, bo jak wybierzesz źle, to zaszkodzisz sobie, a jak będziesz miał stanowisko publiczne, zaszkodzisz innym. To nie jest wszystko jedno. Czyli wolność łączy się z czym? Z odpowiedzialnością za konsekwencje. I dlatego trzeba człowieka wychowywać do odpowiedzialności. I dlatego właśnie jedno z dzieł wówczas kardynała Wojtyły, miłość i odpowiedzialność. Miłość jako forma, bo wolność realizuje się w miłości. I odpowiedzialność, a nie tylko, że jestem wolny. A więc mamy najpierw rodzinę. I tutaj pojawiają się na przestrzeni tych lat spostrzeżenia ciągle aktualne. Mianowicie, że rodzice mają prawo do wychowania i nauczania swoich dzieci w duchu katolickim. Tymczasem coraz mniejszy jest wpływ rodziców na wychowanie swoich dzieci, co jest groźne dla narodu i przeciwne przyrodzonemu prawu Bożemu. Dalej mówi, dochodzi do tego, tak jakby dziś mówił, zdemoralizowani wychowawcy chcą wychowywać dzieci naszego narodu. No przecież dokładnie. Wyślą tych genderowców i zniszczą nam naród. Zniszczą. Od 6 roku życia zniszczą. I będzie po wszystkim. A naród? Naród to trzeba czuć. To nie jest tylko, że podamy definicję narodu. Idzie mówił o wyczucie narodu. A tego się nie uczymy z książek. Z encyklopedii, jeszcze pisanych, bo to ciągle trwają te encyklopedie i słowniki, pisane przez komunistów, ciągle trwają. Wznawiane w internetach. Mówił, trzeba się podnieść z niewoli brudu. Mając na myśli przede wszystkim brud moralny. Biada narodowi, który opuści ręce i podda się rozpaczy. I bezradności. Nie wolno się poddawać. I odpowiedział też bardzo ciekawie, ta cała propaganda, to my też powtarzamy, jak to szlachta zgubiła Polskę. A prymas mówił tak. Jeżeli mówił tak. Tyle razy słyszeliście o tym, kto dawniej zgubił Polskę i kto ją zmarnował. Powiedziano wam, że to szlachta zrobiła. Ale żeby nie powiedziano kiedyś, że Polskę zgubili robotnicy, rolnicy i inteligencja. I to robili. I to robią. Dlaczego nie? Robią. Czy chłopi mają partię swoją na przykład, żeby do parlamentu wyszła? Nie ma. Nie ma, bo widzimy, co to jest ta partia teraz, co głosuje. Wszystkie te antyludzkie i antyboskie prawa przegłosowują. No to o czym mowa? A inteligenci słyszeliśmy. Główne zadanie to jak wysilić rozum, żeby oderwać się od narodu i od Kościoła. Cała para idzie właśnie w tę stronę. Czasami naprawdę, ja wolę, to nie jest kokieteria, ale wolę porozmawiać na uczelni ze sprzątaczką. Słowo honoru daję. Naprawdę. Człowiek z krwi i kości, który chodzi po ziemi, ma męża, ma dzieci, słucha Radio Maryja oczywiście. A jak ktoś czyta taką czy inną gazetę, ten wielki inteligent, pomiesza mu w głowie cała ta propaganda, która idzie z KPP, czyli tej komunistycznej partii Polski, która w programie miała to, żeby Polska nie była niepodległa. No i wielkim inteligent. Otóż Właśnie te wątki. Znowu słyszymy gdzieś globalizm, Europa, a prymas mówił, tak, trzeba pomagać innym, ale nie kosztem wynarodowienia Polski. My jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, za naród polski, a nie za Nigerię.
Więc to ciągłe przywiązanie do tego dobra, które jest nam powierzone i które musimy przekazywać dalej. Aż w końcu mówił, cały ten proces prowadzi do tego, żeby naród był przemielony. Przemielony, czyli to wszystko, co stanowiło o bogactwie, tożsamości, różnorodności Polski, żeby to przemielić, wepchnąć do bloków i wypuścić już takie kotlety mielone. Już nie wiadomo, kto to jest. Prymas to doskonale widział. Łącznie z tym, jak mówi, dlaczego Warszawę zabudowują już nie tylko tak okropnymi blokami, ale na najżyźniejszych ziemiach. Tam nagle bloki stawiają. Wszystko widział. Stawał też w obronie powstań polskich, nie idąc za tą propagandą, że powstania były bez sensu, przegrane. Mówi, nie. To była właśnie potrzeba bicia w kraty, bo inaczej przestalibyśmy być ptakami. Stalibyśmy się pożywieniem dla innych. Nic więcej. A właśnie mówi, od tych powstań zaczęła się potężna praca myśli Henryka Sienkiewicza i wielu innych. Praca, która stała się natchnieniem w końcu dla tego pokolenia, które wywalczyło wolność. Bo to pokolenie, które cała praca polegała na tym, żeby zjednoczyć różne warstwy społeczne rozbijane przez zaborców. I to się udało Sienkiewiczowi. I stąd te różne warstwy spotkały się w legionach i w wojskach polskich. On ich natknął. I potem te rzetelne studia. Musimy mieć ambicje kształcenia kolejnych pokoleń. Mimo tych programów antyedukacyjnych, mimo prób redukcji, na co zwracał uwagę już wtedy prymas. Dlaczego tak redukuje się program szkolny, że nie ma w nim miejsca na arcydzieła literatury polskiej? On się pytał w latach 70. Minęło 40 lat i jest jeszcze gorzej. To o jakiej wolności my mówimy? Przecież to jest zawracanie głowy. Wolność do dobra Polaka ma polegać na tym, że on ma prawo do tego, żeby szkoła pokazała mu największe i najpiękniejsze osiągnięcia jego ojczyzny i jego narodu. A nie, żeby zakłamywała to dziedzictwo. My mamy prawo do tego. I to prawo jest nam odbierane. To Polacy wyrosną po takich programach, po takich podstawach edukacyjnych? Jakim cudem? Co ma formować te najmłodsze pokolenia do polskości, jeśli nie arcydzieła? Jeśli nie wydarzenia, jeśli nie bohaterowie, którzy służyli słusznej sprawie i wielkim ideom. I to zostało wymiecione. No to nie będą ludzie wolni. Potrzebna jest kultura narodowa. I mamy prawo do kultury narodowej. I mam prawo do wolnych uczelni. Prymas stawał w obronie i KUL-u, i APTK wtedy. Żeby nie uzależniać się od państwa. Żeby być wolnym. Bo jak państwo wkroczy, tak samo jak pisał, wkraczano do seminariów, chciano, żeby był taki nadzorca w seminariach, który będzie wszystko kontrolował. A prymas mówi, a co ma kontrolować nauczanie w seminariach osoba niewierząca? A dzisiaj co się dzieje? Żeby zobaczył, jakie teraz są kontrole, jakie wymagania, to by się za głowę złapał. Uczelnie tracą autonomię w sposób niewyobrażalny. Jest to zamach na wolność prawdy. I wtedy okazuje się, że profesor profesorem, ale on taki pokorny i taki mały się robi, że on wszystko zrobi, co mu każą. No to jak on nauczy wolności młodszych? No nie nauczy. Proszę Państwa, ksiądz prymas Wyszyński to jest postać dla Polaka
konieczna, żeby poznawać, wsłuchiwać się w to, co mówił, jak mówił, żeby odzyskać i naszą tożsamość, ale również godność i wielkość. Bo to jest nasze zadanie. A mamy być wielcy nie po to, żeby się chełpić, tylko żeby służyć innym. A jest komu służyć. I na Zachodzie, który kompletnie zgubiał, ale i na Wschodzie, który na nas czeka. Bo tam też są Polacy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Ekscelencjo, drogi księże rektorze, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję za to zaproszenie tutaj do Legnicy, do seminarium. I cieszę się, że mogę podjąć ten temat Duchowa i społeczna droga do wolności według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Może najpierw o bohaterze tej prelekcji powiem to, że jest to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale również, jak mówił Zagłoba, znaj proporcję, o czym panie. No jest to świadomość odpowiedzialności, że ja będę mówił o kimś, kto odegrał tak wielką rolę i odgrywa w dalszym ciągu w dziejach Polski. Miałem okazję wielokrotnie słuchać księdza prymasa, bo jak już tak jesteśmy we wspomnieniach, to od najmłodszych lat imponowali mi ludzie, którzy posiadają osobowość i potrafią określanie przez błogosławionego Jana Pawła II prymasa mianem prymasa tysiąclecia. Kto wie, czy to nie dotyczy tego właśnie również tysiąclecia. Temat, jaki podejmuję, to duchowa i społeczna droga do wolności, a więc mamy najpierw do określenia i do wyjaśnienia to kluczowe słowo, jakim jest wolność. Otóż najpierw trzeba uświadomić sobie, co to jest wolność, jakie są podstawowe koncepcje wolności, zarówno gdy chodzi o podmiot wolności, czyli to, kto jest wolny, jak również przedmiot wolności, do czego wolność się odnosi. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to mamy przynajmniej cztery takie znaczenia. Pierwsze to jest znaczenie najbardziej popularne, kiedy wolność to jest zachcianka. To jest zachcianka. Chce mi się, albo mi się nie chce. I tak można, tak próbując odnaleźć jakieś korzenie filozoficzne, powiemy, że to jest wolność w sensie liberalistycznym. Ale to jest ta wolność taka potoczna. Chce mi się, albo mi się nie chce. Jak mówiła Telemena, podoba, nie podoba, a to mi rzecz ważna. Czyli jest to coś, co każdy z nas może doświadczyć. Jest też inne potoczne podejście do wolności, że wolność to jest wynik jakiegoś przypadku, stajemy się na los. Co będzie, to będzie. Możemy tak, możemy inaczej, różnie może być. Potem pojawia się już koncepcja bardziej taka wyrafinowana, którą promowali marksiści, bo z jednej strony mowa była o demokracji i wolności, ale wiadomo, że realnie tego nie było. A więc mówiono wtedy tak, że wolność to jest uświadomiona konieczność. To jest wolność. Czyli widzimy wyraźnie, że mamy już do czynienia z koncepcją ideologiczną. I wreszcie to, co jest w tradycji zachodniej i co trzeba mocno wyeksponować, bo to jest właśnie ta tradycja grecko-rzymsko-chrześcijańska, w której poruszał się ksiądz prymas. Wolność
jest to samostanowienie. Kiedy człowiek decyduje, a decyzja jest złożonym procesem. Samostanowienie. Ja stanowię o sobie, co wybiorę, co odrzucę, w jakim kierunku będę iść. I ten proces samostanowienia wymaga potężnej pracy nad uczuciami, nad wyobraźnią. Pięknie po polsku mówić. Jeszcze jak mieszkałem na Grochowie w Warszawie, to na placu Szembeka był kościół, do którego chodziłem na religię, ale tam właśnie proboszczem był ksiądz Sztuka, który przyjaźnił się z prymasem. I stąd ksiądz prymas dosyć często odwiedzał ten kościół, miał kazania. I wtedy go słuchałem. A potem oczywiście już w innych miejscach, takich jak kościół świętego, czy katedra świętego Jana, no i fenomenalne wystąpienia na inaugurację roku akademickiego na Kulu, kiedy zbierali się ambasadorowie różnych państw, ale również władze. Czasami był minister Konkol i można było ten odpowiedzialny za minister wyznań, czyli minister do walki z Kościołem, jak ksiądz prymas elegancko rozprowadzał i rozładowywał całą sytuację. A więc są to takie doświadczenia, o jakich mówi Platon. Jak czytamy Protagorasa, to zaczyna się od tego, słyszałeś, przyjechał, czy już byłeś, czy go widziałeś. To nie wystarczy tylko, że znamy opinię czyjąś na jakiś temat, ale że osobiście możemy zobaczyć, posłuchać. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy księdza prymasa można było osobiście i zobaczyć, i posłuchać, gdzie liczyło się wszystko, nawet każdy gest, każdy krok, bo pamiętajmy, że wtedy jeszcze funkcjonowały ambony, a więc ksiądz prymas wolno zbliżał się do schodów, wkraczał, stawał na ambonie, obejmował wszystkich i mówił: umiłowane dzieci Boże. I już komuna pękała. A on był świadom, mówił: nie mamy nic, mamy tylko ambony i listy duszpasterskie, ale boją się nas. I ten człowiek analizował stan, w jakim znajduje się nasze państwo, nasz naród, nasze sumienie, dzień po dniu, godzina po godzinie, i dawał temu wyraz. Tysiące homilii, tysiące. Niewyobrażalnie. Jego myśli, serce były cały czas, trzymały za puls to, co się dzieje z nami, jak mamy się bronić i co nam zagraża. I dzisiaj, kiedy mamy swoisty powrót, jakąś formę neokomuny, gdy zagłębiamy się znowu w jego homilię, to widzimy, że to wszystko było. I to wszystko wraca i będzie się rozrastać. Dlatego mówiłem, że jego rola się nie skończyła. I że